W kolejnej części spotkania chciałbym Państwu opowiedzieć o metodach tworzenia chatbota, jakie podejście się stosuje do tworzenia chatbota, jakie były przedtem, jakie mamy obecnie, zaletach, wadach różnych podejść oraz o tym, jak można jeszcze ulepszyć chatboty, aby lepiej i płynniej komunikowały się z klientem. Ponieważ tak naprawdę to jest bardzo trudne zadanie i już nawet nasz wiesz 200 lat temu wiedział, że to jest trudna sprawa zrobić dobrego chatbota. Przechodząc do inspiracji czy do pomysłów na to, że w ogóle mogą być chatboty, ja upatrywam tego w słynnym teście Turinga, zaplanowanym przez Alana Turinga na początku lat 50. jako takie bardziej naukowe podejście do pytania, czy maszyny myślą. W tym teście tutaj sędzia, czyli człowiek, powinien być w stanie rozróżnić, albo tak naprawdę celem człowieka jest rozróżnić, ale maszyna ma oszukać człowieka, tak żeby nie był w stanie rozróżnić, czy rozmawia z komputerem, czy z człowiekiem. Przez długie lata wydawało się, że ten test będzie niezdawalny, niemożliwy do zdania. Pierwsze przypadki twierdzenia, że chatbot, czy komputer wyposażony w chatbota zdał taki test Turinga, to jest lata 2013 albo 2014, gdzie mieliśmy chatbota udającego, o ile dobrze pamiętam, autystycznego chłopca, więc tutaj zadanie było troszeczkę łatwiejsze. Obecnie modele są jeszcze lepsze. Może Państwo słyszeliście historię sprzed kilku tygodni, gdzie najnowszy model Google był w stanie przekonać jednego z googlowskich inżynierów, że uzyskał samoświadomość. Także inspiracji w tym, że możemy mieć interfejsy tekstowe do rozmowy, chatboty, można właśnie upatrywać jakby w pomyśle Turinga. Swoją drogą, jeżeli ktoś nie zna, polecam zapoznanie się z tą postacią, bo dosyć ciekawy życiorys. Dobrze, przechodząc dalej, mamy dwa podstawowe typy chatbotów. Starszy, bazujący na regułach, gdzie bot wypisywał jakieś początkowe informacje, podawał kolejne reguły, czy przyciski tak naprawdę zawierające teksty, które on rozumie i do wyboru dla klienta. I te sterowane przez sztuczną inteligencję, też przez uczenie maszynowe, gdzie bot jest dużo bardziej elastyczny, jest w stanie zrozumieć większą ilość zwrotów. O obu tych typach chatbotów, sposobach konstruowania opowiem o ich plusach i zaczynając od chatbotów opartych na regułach, największym plusem jest to, że są bardzo proste do utworzenia i tak naprawdę nigdy nie wyskoczył nas, nie, przepraszam za karakteryzację, ale wyskoczył nam czymś bardzo głupim podczas rozmowy z klientem. Natomiast są dosyć mało elastyczne i nie będą w stanie prowadzić takiej dobrze wyglądającej rozmowy. Możemy sobie prześledzić, że taki chatbot jest stworzony w postaci drzewka decyzyjnego, gdzie mamy początkową wiadomość, tutaj mamy wiadomość, jak mogę pomóc, i wyświetlają się trzy przyciski. Status zamówienia, anuluj zamówienie, zamów zwrot, taki sam jak tutaj, i pod każdy przycisk mamy podpiętą odpowiednią akcję. Czyli tam wyświetlenie statusu, jakaś procedura anulowania, procedura zwrotu. Załóżmy, że wybraliśmy wyświetlenie statusu, więc dostaliśmy wyświetlenie status, mamy kolejne przyciski. Przyciski mogą być warunkowe, na przykład numer do kuriera wyświetli się tylko, jeżeli jest przesyłka wydana do doręczenia, kolejne akcje i tak dalej, i tak dalej. Budujemy sobie takie drzewko rozmowy. Proste do zbudowania, ale mało elastyczne. W tym miejscu warto jeszcze dodać, że taki chatbot bazujący na regułach, jeżeli dodamy do niego prosty interfejs głosowy, który czyta nam te komunikaty z akcji i początkowe oraz nazwy podane na przyciskach, dostajemy tak naprawdę IVR, czyli ten Interactive Voice Response,
Czyli to jest dokładnie ten mechanizm, który wita nas na wielu infoliniach i mówi, że jeżeli chcesz skontaktować się z tą tą osobą, to naciśnij jedynkę, a z tym działem to dwójkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nieco bardziej zaawansowane chatboty, te, które bazują na sztucznej inteligencji czy uczeniu maszynowym, korzystają z koncepcji intentów, czyli wykrywają intencje klienta na bazie przykładów. Zwykle po prostu porównują tekst wpisany przez klienta z tekstem wpisanym przez użytkownika. No i tutaj możemy zobaczyć dosyć już stare narzędzie do tworzenia chatbotów, Yasse, jak to było wykonywane. Czyli mamy jakiś intent, powitanie i kilka przykładów, jak to jest i które mówią, co użytkownik wpisuje, kiedy chce się przywitać z chatbotem. Kolejny intent, zmiana języka. No i tutaj możemy przykłady wpisać tekstu, który podaje użytkownik, kiedy chciałby zapytać, czy może rozmawiać w innym języku. Zwykle tych przykładów jest więcej, 12 na przykład, 20 kilka. Z intentów możemy tworzyć sobie historyjki, które łączą intent w akcję. No i mamy dwie metody porównywania tych tekstów z tym, co wpisał użytkownik. Pierwszy z nich jest oparty na tokenizacji i wektoryzacji. Jest trochę starszym podejściem. Drugi word embedding ma troszeczkę większe możliwości, wykorzystuje w większym stopniu sztuczną inteligencję i nowe modele językowe. Zaraz też o nim opowiem. Dobrze, załóżmy teraz, że korzystamy ze starszego podejścia porównywania tekstów. To jest tekst wpisany przez klienta i my go będziemy chcieli porównać z przykładami do różnych intentów. Jak to możemy zrobić? Na początku wykonujemy tak zwaną tokenizację, czyli każde słowo dzielimy zdanie na pojedyncze słowa. Możemy wykonywać parę kroków preprocessingu, czyli zmian tych słów albo tekstów. Przykładowo możemy poprawić błąd językowy, tutaj zamiast hipopotecznego mamy hipotecznego. Możemy zamienić miasto na jakiś tak. Możemy usunąć niepotrzebne słowa, które niewiele wnoszą do znaczenia zdania, czyli na przykład na, w. No, potem następuje etap lematyzacji, czyli sprowadzenia słowa do jego podstawowego znaczenia, na przykład zamiast pilnie zrobimy pilny, potrzebuje, potrzeba, hipotecznego, hipoteka. I finalnie wektoryzacja, czyli tak naprawdę liczymy sobie, ile konkretnych słów w tej już podstawowej formie wystąpiło w zdaniu wpisanym przez użytkownika chatbota. A następnie tworzymy sobie taki wektor 0 i 1, gdzie na każde miejsce, powiedzmy, że ten wektor ma 1000 lub 2000 elementów, i każdy z nich reprezentuje jedno z najpopularniejszych słów, które występują w tekstach. No i załóżmy, że tutaj na miejscu setnym jest słowo hipoteka. Dajemy jedynkę, bo akurat w tym zdaniu słowo hipoteka wystąpiło. Tu mamy jedynkę zamiast kredytu, jedynkę, która reprezentuje nam, że wystąpiło mieszkanie. No i tworzymy taki długi wektor, który reprezentuje nam to zdanie. I porównujemy go z analogicznymi wektorami, które pojawiły się tutaj w przykładach. Można porównywać z wieloma jednocześnie. Wtedy łatwiej możemy rozpoznawać intenty, które mieszają słowa z różnych przykładów. Natomiast problem polega na tym, że czasami ciężko jest znaleźć przykłady do wszystkich możliwych intentów, jakie może wpisać użytkownik chatbota, żeby wyrazić swój cel. Też definiowanie wtedy tych intentów jest bardzo trudne i skomplikowane, tak żeby dobrze oddać wszystkie przypadki. Aby sobie to ułatwić, używane jest nowsze podejście zwane word embeddingami. Działa on w ten sposób, że ten wektor reprezentujący nam słowo zamieniamy w mniejszy wektor, powiedzmy stu kilkuset elementowy, który ma taką właściwość, że podobne słowa mają podobną reprezentację. Pozwala to na to, że jesteśmy w stanie znajdować synonimy.
Tutaj mamy przykład zakładający, że mamy reprezentację tylko w dwóch wymiarach, tak? X1, X2, czyli tak, aby ten wektor miał dwie cyfry. Tylko to się nie dzieje, ale dużo łatwiej narysować wykres w dwóch wymiarach niż w czystu. No i przeanalizujmy sobie przykład. Załóżmy, że nasz klient wpisał: chce szybko pożyczkę na dom. My, jako intent chatbota, jako przykład w intencie chatbota, mamy zdanie: pilnie potrzebuje kredytu na mieszkanie. No i teraz możemy sobie założyć, że w naszej przestrzeni szybki jest blisko pilnego, potrzebuje jest blisko chce, pożyczka, kredyt są bardzo blisko, mieszkanie, dom też są relatywnie blisko. I w ten sposób możemy łatwo obliczyć, że tak naprawdę chce szybko pożyczkę na dom. To jest intent oferta kredytu hipotecznego, gdzie żadne z tych słów poza na nie wystąpiło w przykładzie. Żeby utworzyć taki word embedding, taką przestrzeń, dobrze mapować, potrzebujemy tak zwanych modeli fundacyjnych. Zwykle są gotowe modele tworzone na bazie dużej ilości tekstów z internetu, które pozwalają tak naprawdę znaleźć synonimy pomiędzy słowami. Jeżeli chodzi o to, jak nowocześnie tworzy się chatboty, to korzysta się zwykle z graficznych narzędzi, które oferują wygodny interfejs do konfigurowania kolejnych intentów i akcji, które mają być wykonane. Widzimy wtedy przepływ rozmowy. Te modele fundacyjne, które pozwalają nam tworzyć embeddingi, są też często gotowe, w szczególności dla popularniejszych języków. Tak, mniej więcej tak wyglądają te narzędzia. Oczywiście każda komórka tutaj to jest konfigurowalny intent. Jest to całkiem sprawny i szybki sposób tworzenia chatbotów. Przykład akurat z Google Dialogflow, jednego z dostępnych narzędzi. Natomiast no, problem ze wszystkimi tymi narzędziami polega na tym, że w przypadku trudniejszych, bardziej skomplikowanych scenariuszy, gdzie potrzeba zebrać wiele informacji od użytkownika, mogą być powroty. Gra w rozmowy, żeby obsłużyć wszystkie takie możliwości, staje się bardzo duży i trudny w utrzymywaniu, trudny w zrobieniu, przez to też drogi. Potencjalnym rozwiązaniem problemu jest coś, co zaproponowaliśmy, czyli tak zwane ramki. Ramki to jest po prostu zbiór danych, jakie muszą być odebrane od użytkownika, żeby przejść dalej w rozmowie. Przykładowo w scenariuszu kredytowym będziemy mieli zestaw informacji o dochodach, wydatkach, historii kredytowej klienta, który musi on podać. Zanim przejdzie dalej, już jakby model ML sam dopytuje o kolejne elementy z listy, ale nie musi mieć podanego całego skomplikowanego grafu rozmowy. To rozwiązanie upraszcza bardziej skomplikowane przykłady, które musielibyśmy w innym sposobie rysować dla nich bardzo duży graf rozmowy. Nie jest optymalne dla prostych pytań w stylu zapytanie nie wiem, saldo konta, natomiast dla bardziej skomplikowanych to jest potencjalnie rozwiązanie problemu bardzo skomplikowanych grafów. Jako przykład można też podać dodatkowe przetwarzanie danych poza właśnie tym tokenizacją, lematyzacją, o której mówiłem wcześniej. Na przykład z zdania zarabiam 62 tysiące rocznie, poproszę o ofertę kredytu, można już na etapie przetwarzania wstępnych danych przetworzyć te 62 tysiące rocznie na zarobki miesięczne, może brutto i podać je jako dodatkowe informacje. Tak, żeby nie dopytywać klienta po raz kolejny, jeżeli on zapisał rocznie, to o zarobki miesięczne, albo żeby nie zrozumieć tego błędnie jako zarobki miesięczne. I to mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o sposoby tworzenia chatbota. Dwa ostatnie slajdy też były rzeczy bardziej zaawansowane.